Dzień dobry, Franek Przeradzki na nartysport.pl. W tym odcinku opowiem, jak wybrać buty dla początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy. Buty dzielą się na męskie, damskie i juniorskie. Nie chodzi tylko o odpowiednią szatę graficzną. Kształt stopy oraz łydki mężczyzn, kobiet i dzieci jest nieco inny. Buty damskie są z reguły nieco niższe od męskich. Z kolei modele dla dzieci i młodzieży są przystosowane do nieco węższych stóp. Buty narciarskie składają się z dwóch podstawowych części. Plastikowej, sztywnej warstwy zewnętrznej nazywanej skorupą i miękkiego buta wewnętrznego, czyli tak zwanego kapcia. Na skorupie buta znajdziemy klamry. Może ich być od 1 do 4. Dodatkowo u góry komina, czyli górnej części skorupy, znajduje się gruby rzep. Działa jak piąta klamra. Im więcej klamer, tym lepiej but trzyma nogę narciarza. Wiąże się to też z większą pracą przy zapinaniu. Z tego powodu buty dla dzieci i amatorów mają często mniej klamer od butów dla osób bardziej zaawansowanych. Z tyłu komina w niektórych modelach można znaleźć przełącznik Ski Walk. Ustawienie ski służy do jeżdżenia, a funkcja walk do chodzenia. Pozwala na swobodniejsze wyprostowanie nogi, co przynosi ulgę zmęczonym mięśniom. Im but twardszy, tym lepiej przynosi ruchy ciała na nartę i mocniej trzyma nogę. Twardość określa się liczbą nazywaną z języka angielskiego flex. Buty o twardości 50-80 przeznaczone są dla początkujących narciarzy. Flex na poziomie 80-100 to już bardzo przyzwoita wartość dla średnio zaawansowanych narciarzy. Flex powyżej 100 trafia w potrzeby zaawansowanych narciarzy, gotowych poświęcić wiele komfortu dla lepszej jazdy. Przymierzając buty narciarskie, warto mieć na sobie odpowiednie skarpety, takie, w których będziemy później jeździć. Kiedy wkładamy buta, nasze palce u nóg mogą dotykać przodu kapcia. To jeszcze nie sygnał, że but jest za mały. Należy zapiąć wszystkie klamry dosyć mocno, wstać i pochylić piszczel do przodu. Pięta powinna wtedy dotknąć tyłu kapcia, a palce oddalić się od jego przodu tak, żebyśmy mogli nimi swobodnie poruszać. But narciarski nie jest ubiorem najwygodniejszym, nie może być jednak tak, że uciska nas punktowo. Powinien opinać stopę, ale nie cisnąć jej. Jeśli robi to w sklepie, na stoku będzie tylko gorzej. W toku użytkowania but staje się nieco luźniejszy. Warto o tym pamiętać przy pierwszym zapinaniu klamer. Lepiej jest, gdy optymalne ustawienie dla nas wypada mniej więcej na środku skali, a nie w skrajnych pozycjach. Klamry w wielu modelach mają możliwość regulacji. Można je przekręcać, tak by były na przykład ciaśniejsze w łydce. Buty narciarskie zużywają się. Z czasem kapeć będzie tak zbity, że albo przestanie trzymać naszą nogę w trakcie jazdy, albo stanie się po prostu niewygodny. To jeden z powodów, by go zmienić. Drugi leży w naszej technice. Im narciarz bardziej zaawansowany, tym twardszych butów potrzebuje. Jeśli czujemy, że mimo prawidłowej techniki i odpowiednich nart nie jesteśmy w stanie zrobić na stoku tego, co byśmy chcieli, warto pomyśleć o zmianie butów narciarskich na twardsze. Przesiadka z butów o twardości 60 na 90 to bardzo poważny krok. Największy, na jaki powinniśmy decydować się za jednym zamachem. Odpowiednio dobrane buty narciarskie to warunek dobrej zabawy w górach. Nie żałujmy czasu na ich przymierzanie. But ma opinać, ale nie uciskać. Przede wszystkim musi być wygodny.